Ojcowie Niepodległości to składająca się z 10 wolnostojących elementów wystawa poświęcona osobom Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej stanęła na płycie Leszczyńskiego Rynku. Od strony ulicy Wolności stanęły plansze prezentujące tytułowych bohaterów wystawy, a niedaleko wejścia do Biblioteki Ratuszowej plansze zawierające informacje o procesie odbudowy polskiej państwowości. Przyjazd wystawy do Leszna jest zarazem początkiem projektu Niepodległa 2018 w Miejskiej Bibliotece. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka zorganizuje różnego rodzaju wydarzenia niepodległościowe i wyda cykl 4 publikacji. O wystawie oraz drogach Polaków do niepodległości opowiedział zebranym w Bibliotece Ratuszowej dyrektor IPN w Poznaniu dr habilitowany Rafał Reczek. Bohaterowie wystawy prezentowali różne poglądy polityczne, łączył ich jeden nadrzędny cel. Łączy je rzecz najważniejsza, czyli wspólna idea. Idea, która przyświecała Polakom przez 123 lata czasu trwania zaborów. Ta idea na początku wydawała się tak daleka, niedostępna, nieosiągalna, a ziszczona na początku XX wieku po zakończeniu pierwszego światowego konfliktu, czyli odzyskanie niepodległości. Wspomniane na wystawie postacie to nie jedyne osoby, które można nazwać ojcami niepodległości, ale właśnie im, jako liderom procesów niepodległościowych, poświęcono szczególną uwagę. Jeśli popatrzymy na te postaci, to każdy z nich, realizując tą ideę dla siebie najważniejszą, czyli życia w wolnym, nieskrępowanym, zarządzanym przez Polaków kraju, który jest ojczyzną w pełnym tego słowa znaczeniu, mieli różne drogi dochodzenia do tej wolności, bo Józef Piłsudski i Roman Dmowski, dwie różne postaci, dwa różne charaktery, dwa różne podejścia do polityki, do tego, jak powinna wyglądać Polska. Ignacy Jan Paderewski, celebryta tamtego czasu, dokładnie w takim ujęciu, jakim to dzisiaj postrzegamy. Ktoś, kto zapełniał sale koncertowe Stanów Zjednoczonych, największe sale koncertowe całego świata. Wzór artysty takiego też jeszcze dziś niedoścignionego, ale i tego, z którym liczono się z jego słowem, którego szanowano. On przecież miał te bliskie kontakty z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To prezydent Stanów Zjednoczonych w tym swoim programie wskazał w jednym z punktów, że musi być wolna, niezależna Polska, musi powrócić na mapę świata państwo, w którym ten, jak sam mówił, dzielny naród będzie żył i funkcjonował. Wincenty Witos, ludowiec, wspaniały człowiek miłujący ziemię i ojczyznę, a z drugiej strony po przeciwnym biegunie ktoś, kto tak ukochał Śląsk, tych ludzi tam żyjących, mieszkających, czyli można powiedzieć ten element pracy, ciężkiej pracy w kopalniach. I tak można by wymieniać. Ja tutaj wspominam jeszcze jedną z postaci, której nie ma na wystawie, żeby był też ten element nasz wielkopolski, czyli generał Dowbor-Muśnicki, ten, który dowodził powstaniem wielkopolskim jako drugi po Stanisławie Taczaku, ten, który dowodził wojskami wielkopolskimi. To bardzo ważne postaci, jednoczące się w tamtym czasie, zabiegające o to, by Polska powróciła, a to nie było wcale takie oczywiste, bo pamiętamy, że to my musieliśmy sobie w powstaniu wielkopolskim wywalczać granicę zachodnią. Wystawa będzie stała na rynku do 20 sierpnia, później opuści Leszno, by odwiedzić kolejne miasta.